przewodnicząca jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie, pani profesor Małgorzata Makiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę nam powiedzieć, kto organizuje konkurs? Organizatorem konkursu już od 8 lat jest Uniwersytet Szczeciński, głównie Wydział Matematyczno-Fizyczny z takim dużym wsparciem dwóch kół studenckich, Koła Młodych Dydaktyków Matematyki i Koła Kultury Matematycznej. Te dwa koła pracują w Instytucie Matematyki tego wydziału. Matematyka kojarzy się tylko przeważnie z plusem, minusem, kątami. Co można zawrzeć w zdjęciach? Otóż to, pani powiedziała, że matematyka zazwyczaj nam się nie kojarzy jakoś przyjaźnie. Boimy się jej albo unikamy. Stanowi ona pewną barierę społeczną. Jednak w każdym dniu korzystamy ze zdobyczy matematyki, nie uświadamiając sobie. Cel tego konkursu polega na tym, żeby zburzyć bariery przed matematyką, a jednocześnie zainteresować wiele osób różnymi jej aspektami. Użytecznością, czyli zastosowaniem w różnych sferach działalności społecznej, ale również jej pięknem. I konkurs matematyczny, konkurs artystyczny i matematyczny zarazem temu właśnie służy. Jak za pomocą fotografii oddać piękno, użyteczność i potęgę królowej nauk? Może jakieś przykłady? No oczywiście, tych przykładów mam w archiwum konkursu w tej chwili ponad 20 tysięcy. To pewnie by długo ten wywiad trwał, ale powiem o kilku zdjęciach, których autorzy przedstawiają różne grupy wiekowe. Dziecko z 5 klasy przedstawiło bodajże 2 czy 3 lata temu na konkurs fotografię przedstawiającą 4 kobiałki grzybów. Podpis pod tym zdjęciem był taki: suma zbiorów, czyli wysiłek mamy plus wysiłek taty plus wysiłek dziecka. Ta podwójna metafora nadała fotografii, która przecież z matematyką nie ma nic wspólnego, sens poznawczy, dlatego że suma zbiorów, teorii mnogościowe pojęcie, zostało przedstawione w taki sposób, że nawet dziecko szkolne bez problemu się może tego nauczyć. Kto może wziąć udział? Ten konkurs jest powszechny, czyli każdy może wziąć udział, niezależnie od płci, wykształcenia, wieku i miejsca, gdzie się znajduje, gdzie mieszka. Jest to konkurs zupełnie bezpłatny. Nie ma żadnych opłat i nie wymaga żadnych dodatkowych środków, ponieważ od 3 lat jest to konkurs online. Czy są jakieś grupy wiekowe? Tak. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe, do 20 roku życia i powyżej, ale nagrody w obu grupach są takie same. Jakie? Właśnie. Dzięki naszym sponsorom tegoroczne nagrody są wyjątkowo cenne. To znaczy w obu grupach wiekowych są komputery, laptopy, MacBooki. Są smartfony, są tablety, są czytniki e-booków, jest mnóstwo gadżetów od firm, które nas wspierają, ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej nagrodzie, która jest może czasami ważniejsza od tych nagród materialnych. Taki dobry sprzęt prędzej czy później każdy z nas może sobie kupić. Natomiast nie może sobie kupić miejsca w dobrej książce. Co roku publikujemy najpiękniejsze prace w książkach. Nie może sobie kupić miejsca na wystawie w dobrej galerii, czy miejsca w kalendarzu, ale nie może też kupić radości z sukcesu na takim pograniczu pola poznawczego i artystycznego. Wielu z nas myśli sobie: o, ja jestem na przykład taki humanista, albo ja jestem taki artysta, matematyka jest mi obca, ale się okazuje, że w tym zawodzie takim artystycznym jest mu bardzo potrzebne poczucie harmonii. Ten konkurs pozwala zachować taką równowagę w umyśle naszym, prawej i lewej półkuli. Z jednej strony lewopółkulowa matematyka, bardzo ścisła, bardzo konkretna, a z drugiej dziedzina artystyczna. I dlatego to jest takie dobre. Kiedy możemy się zgłosić, znaczy do kiedy i gdzie?
Możemy się zgłosić do 15 listopada, tylko tak prywatnie przestrzegam ostatniego dnia, system jest bardzo przepełniony, także proponuję do powiedzmy 11-12 listopada zgłaszać zdjęcia na adres strony internetowej, która jest tutaj za nami, www.uszedu.pl. A na początku jest skrót od konkursu, łatwo zapamiętać, MWO, matematyka w obiektywie, albo po prostu w wyszukiwarce Google napisać matematyka w obiektywie i tam jest pierwsze zgłoszenie. Sam sposób, technika zgłoszenia jest bardzo prosta. Trzeba najpierw się zarejestrować, podając swój telefon i adres mailowy, poczekać na link aktywacyjny. On czasami jest w spamie pocztowym, więc trzeba wtedy tam kliknąć i następnie przystąpić do zgłoszenia, bo w tym momencie się otworzy system zgłaszania zdjęć. Można zgłosić maksymalnie 6 zdjęć, to są pliki fotograficzne, do nich dopasować tytuł i tak jak pokazałam przy tej sumie zbiorów, tytuł jest niezwykle istotny. 2 lata temu było zdjęcie przepiękne, które pokazywało trójkąt sferyczny na czapie muchomora i jury się już tak bardzo ucieszyło, że mamy takie ciekawe, piękne zdjęcie, a tu tytuł muchomor. Za słaby, rozczarował nas. Czekaliśmy na takie połączenie matematyki. Z matematyką. Skład jury. To jest bardzo trudne, dlatego że konkurs, który łączy dwie dyscypliny, matematykę oraz sztukę, wymaga różnorodnych osób w jury. Są tam profesorowie, którzy zajmują się zawodowo matematyką lub fizyką, medioznawcy, ale również jest przewodniczący Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, jest artysta, grafik, jest nauczyciel ze szkoły podstawowej i dydaktyk. I razem staramy się ocenić pracę. W zeszłym roku było około 8000 prac, także konkurs rośnie. Rośnie jego popularność niesamowicie. W pierwszej edycji to było tylko 400 zdjęć, a teraz 20-krotnie więcej. Mamy prac i 20-krotnie więcej pracy. W podsumowaniu do 14 listopada wchodzimy na stronę www.mwo.uszedu.pl. Zgłaszamy maksymalnie 6 fotografii, które są zaopatrzone w tytuły. A na koniec jeszcze powiem o dyscyplinie dodatkowej, która jest przy konkursie dla osób, które z matematyką mają trochę więcej wspólnego. Bo konkurs jest dla wszystkich. Tam startują księgowe, panie, które w ogóle nie pracują, nauczyciele, studenci, uczniowie, właściwie wszyscy. Ale ta szczególna dyscyplina jest dla osób, które z matematyką mają troszeczkę więcej wspólnego i są w stanie przygotować ciekawy opis tej fotografii. Na przykład opisać pojęcie lub twierdzenie, które tam występuje. Za najciekawszy opis od 2 lat jest ufundowana nagroda prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pana profesora Marzantowicza. I w zeszłym roku to była bardzo dobra książka z dedykacją autora, do której załącznikiem był tablet. W tym roku będzie podobnie. Myślę, że warto, więc zapraszamy z całego serca. Dziękujemy bardzo. Zapraszam.